10 zł z Bemem, 20 z Traugutem, 50 ze Świerczewskim, a 100 z Waryńskim. Nieco starsi widzowie Wiadomości na pewno pamiętają takie pochodzące jeszcze sprzed denominacji banknoty. Jak się okazuje, lata lecą, a Polacy wciąż posiadają w swoich domach stare pieniądze. Nie ubiła jej pani Michała. Ostro. Stąd się biorą kiki właśnie. A zobacz, jak widać Nigella Bonda fajnie w tym w odbiciu, w refleksie z, na, Seven. Na czerwonej. Tak po globusie trochę. Teraz przydałby się głos pani Czubówny. O zwierzątkach byśmy porozmawiali. Rok po Kongresie Kultury przyszedł czas na ocenę tego, co udało się wdrożyć z propozycji przedstawionych przez środowiska twórców. Ile udało się zmienić w polskiej kulturze i jakie są wyzwania na najbliższe lata? Dziś w tej sprawie Ministerstwo Kultury organizuje w Pałacu na Wodzie w Warszawie specjalną konferencję prasową. Na miejscu jest Jakub Stefaniak i jego gość. Dobrze, no jesteśmy. Jakubie, jesteś już na antenie. A moim gościem jest minister kultury i dziedzictwa narodowego, pan Bogdan Zdrojewski. Dzień dobry, panie ministrze. 15. It's flaking to you, isn't it? I can't do that. Zmiana zainteresowań, widzę. Jest chyba prośba o wyczyszczenie białej, zobacz. Celownikiem. Siadaj. Co kraj, to obyczaj. Różne są też zwyczaje ślubne, a także mody. W Indonezji coraz większą popularność zdobywają kompozycje origami wręczane pannie młodej, robione z banknotów. Kolorowe pejzaże, kompozycje kwiatów, ptaków i motyli układane z origami. To coraz popularniejszy prezent ślubny, jaki pan młody daje pannie młodej. Wykonanie takich kompozycji zajmuje dzień lub dwa. Co ciekawe, figurki origami są wykonane z banknotów. To raczej symboliczny prezent. Towarzyszy mu jeszcze gotówka, którą mężczyzna wręcza swojej wybrance jako zabezpieczenie jej przyszłości. Takie pejzaże origami to wbrew pozorom żadna tradycja, raczej moda i biznesowy pomysł pewnej artystki, która od kilku lat zarabia w ten sposób na życie. W ciągu całego sezonu ślubnego, który w Indonezji trwa 2 miesiące, robi około 30 takich prac. No tak, tylko czy będzie chciał ją wbijać, czy jednak nie tę wyższą, czerwoną? Rzeczywiście łatwiej skontrolować zbili przy bandzie i do niej już złożył się Barry Hawkins. Moment, kary. No uwaga, wrażliwe osoby prosimy o wyłączenie telewizorów. Właśnie chciałem powiedzieć, że ona powinna dostać już jakieś imię, ta mucha, bo tutaj od wczoraj, bo nawet od przedwczoraj nas napastuje. Już tak zdążyliśmy się z nią zaprzyjaźnić. I tę przyjaźń jednym ruchem zabił dosłownie Jan Ferhas. Twardziel. Michaela Tap nie była tak stanowcza. W otwartych zawodach w rzucie stringami w Krzywiczynie zawodniczki pokazują, co potrafią. Dobrze rzucone stringi mogą polecieć nawet 20 metrów. Kolor bielizny nie ma dużego znaczenia, liczy się technika i fizyka, bo odpowiedni rzut stringami to bardzo rzutki problem. Żeby maksymalnie zmniejszyć opór stringi, należałoby zwinąć w jak najmniejszą kuleczkę, żeby nam się nie rozwinęła w trakcie lotu. I to gwarantuje prawdopodobnie sukces. Gdy ktoś nie uważał w szkole na fizyce, nie ma co zabierać się za stringi. Nie pofruną i zamiast pucharu dostanie się tylko figę. Oczywiście nie z makiem, tylko taką w palemki, co po trzecim praniu nawet lipy nie przypomina. Teraz o dorocznych zawodach w koszeniu trawy, które odbyły się na Łotwie. Swoje umiejętności i przygotowanie do sezonu sianokosów przyszło pokazać kilkaset osób.
teraz, proszę Państwa, możemy właśnie obserwować zmagania osób, które biorą udział w sianokosach. Choć to szczyt prac polowych i trzeba pracować przede wszystkim u siebie w gospodarstwie, to łotewscy rolnicy zawsze znajdą czas, by przyjść na zawody w koszeniu trawy. A ja myślałem, że to tak na maszynę. Zwykle nie mogę się doczekać konkursu, muszę wziąć w nim udział i tyle. Pierwszy raz byłem tutaj sam, teraz wciągnąłem już syna, synową i nawet wnuki. To była pani Jadwiga, która była. Zawody są podzielone na różne konkurencje wiekowe. Jest również specjalny turniej dla dzieci. W konkursie używa się starodawnej kosy. No jak państwo widzą, rzeczywiście panowie zasuwają z tymi kosami. Ciekawy jestem, czy to są też potomkowie naszych polskich kosynierów. Którzy... Bo kosić to trzeba umieć. No tak, tak, trzeba umieć. No i jak widać, zamiłowanie akurat za naszą wschodnią granicą do sierpa nie jest zbyt duże. Zdecydowanie kosa. Zdecydowanie kosa. Kosa, kosa, kosa. Kiedyś też nauczyłem od papugi mówić i też tak trochę mówię. Co jest ważniejsze w życiu niż pieniądze? No szczęście. To one tak mówią, prawda? Trochę. Tak jak ja. Prawda? Tak podobnie. Powiedzmy. Tak trochę skrzeczą. Trochę skrzeczą, trochę ten głos oczywiście nie jest zbliżony do ludzkiego. No to sprawdźmy. Co tam na tablicy mamy? Mamy szczęście. Dobrze. Zderzenia motocyklistów z bezpańskimi wielbłądami to prawdziwa plaga krajów pustynnych. Trzeba było dziecięcej świeżości, żeby wpaść na pomysł, jak rozwiązać ten problem. Izraelski chłopiec, 7-latek z Tel Awiwu, ubrał garbate ssaki w specjalne narzuty ochronne. Dzięki fluorescencyjnym kolorom takich narzut, wielbłąd z daleka rzuca się w oczy. Mały Udi wraz z ojcem nie planują wytwarzać i sprzedawać wielbłądzich narzut, ale liczą na to, że sama idea zainspiruje przedsiębiorstwa tekstylne do podjęcia konkretnych działań. Panowie nie myślą o zyskach. Byliby bardziej szczęśliwi, płacąc każdemu wielbłądowi, który zechciałby włożyć taką narzutę. Izraelska policja odnotowała, że w ciągu ostatnich 10 lat na skutek zderzenia z wielbłądem zginęło 10 motocyklistów. Teraz czeka mnie nie lada zadanie, żeby udowodnić to, że mężczyzna jest romantyczny, nie wystarczy tylko biała koszula. Trzeba jeszcze zrobić coś. Nikt mnie nie przekona. Pozwolę sobie zdementować to, co pan opowiada. Mianowicie jeszcze raz podkreślam wyraźnie. Szewiec czy krawiec. Nowy rzecznik sam się państwu zaprezentuje. Od tego będzie rzecznikiem, żeby właśnie prezentować także siebie samego. Także proszę o... Proszę się nie domyślać po moim niezgrabnym sformułowaniu gramatycznym, że to mężczyzna. Znaczy płeć nie jest rozstrzygnięta. Thank you.